Witam. Dzisiaj omówimy karabinek Cymer AKS-74U. Jest to krótsza wersja karabinka AK-74 ze składaną kolbą. Jest to model tańszy Cymer, a więc budżetowy. Mamy oczywiście komplet papierów, instrukcji, tarcze. Karabinek w pełni metalowa budowa. Front grip z tworzywa sztucznego udającego drewno. Magazynek high cap o pojemności około 500 kulek. Kompatybilny z całym systemem AK. I bateria typu stick. Standardowa, prosta bateria 8,4 i 1100 pojemności. Oczywiście jak zwykle na co dzień zalecam używanie lepszych baterii o większej pojemności i napięciu, najlepiej lipo. I w komplecie oczywiście prosta ładowarka sieciowa. Sam karabinek, mimo że jest to wersja budżetowa, jest oczywiście bardzo dobrze wykonany. W pełni metalowy, solidny. Mamy tak jak w każdym karabinku AK ogień ciągły, ogień pojedynczy i zabezpieczony. Pod klapą wyrzutu łusek mamy system HOPO. Jest to prosty karabinek bez systemu Electric Blowback. Aby dostać się do baterii, otwieramy pokrywę zamka. Podnosimy. Wkładamy baterię typu stick. Podpinamy ją. Uważamy, aby schować wszystkie kable, bezpieczniki, żeby nie przytrzasnąć żadnych przewodów. Po zamknięciu klapy mamy karabinek gotowy do strzału. Mamy tutaj pod klapą, jak widzieliśmy, możemy zmieścić baterię do samego końca, a więc możemy zmieścić tak naprawdę bardzo długiego sticka. I tak jak w każdym AKS-u mamy tutaj klapkę na sprężynie, to łatwo możemy odpinać i zamykać. Mamy tutaj z boku również montaż na jasku czy ogon. Z tym, że większość standardowych montaży niestety nie będzie nam tutaj schodziła ze względu na przyrządy celownicze. Aby jednak dało się zamontować na tej szynie kolimator, musimy zrobić prosty tyk. Mamy tutaj dwie śruby mocujące szynę. Wystarczy odkręcić je kluczem impulsowym i przełożyć szynę na drugą stronę, tak abyśmy ten krótszy kawałek mieli tutaj, a dłuższy z tyłu. Wtedy będzie nam się pomieściło. Mamy tutaj drugą szynę, w której zrobiliśmy tą przeróbkę. Widzimy wyraźnie, że jest ta szyna krótsza z przodu, a dłuższa z tyłu. Dzięki tej prostej operacji idealnie wchodzi nam szyna, na której możemy montować celowniki kolimatorowe, czy nawet jak się ktoś uprze lunetę. Nie przeszkadzają nam przyrządy celownicze. Wszystko jest idealnie ośrodkowane. Magazynek, tak jak mówiłem, typu high cap, a więc otwieramy klapkę, wsypujemy kulki. Karabinek ma około 360-370 fps, a więc jest to dla niej do rozgrywek CQB, czyli walk na krótkim dystansie. Ale oczywiście za chwilę jeszcze zmierzymy te fps-y, jak to wygląda realnie na chrom. Podkręcamy kulki na dole magazynka. Wpinamy tak jak w każdym karabinku rodziny AK, czyli przedni zaczep. Wpinamy tym. Selektor ognia, ogień ciągły, ogień pojedynczy i w tej chwili mamy karabinek gotowy do strzału. Ogień pojedynczy. I ogień ciągły.
Teraz zmierzymy na chrono. FPS-y 381, a więc trochę więcej niż podaje producent. 379 380 385 381, a więc essential do C-Cuba należałoby trochę zdowngrade'ować.